witam Was w nowym stanie doma. Dzisiaj zapraszam Was do pokoju, do ostatniego chyba, którego jeszcze nie widzieliście, czyli pokój naszej najstarszej córki Julki. Zapraszam. Tutaj jesteśmy w pokoju Julki, czyli najstarszej. On jest tutaj zaraz przy klatce schodowej. Wam pokażę. O, ciach. I tu jest ten wykurz. On wychodzi na front. Stwierdziłam, że zrobimy tutaj jej łóżko takie zabudowane. Wiecie, jak w amerykańskich filmach często mają takie konstrukcje drewniane z łóżkiem we wnękach. I jak zostanie nam to centymetr, bo muszę to dobrze zinwentaryzować, to byśmy z jednej strony jej dali takie półeczki, regały, lampę zwisającą, może jakieś zasłonki, firanki, żeby miała takie miejsce dla siebie. Myślę, że to może fajnie wyjść. Wcześniej myślałam, żeby tam wstawić biurko, ale mamy drugie okno, więc spokojnie. Biurko do nauki będzie przy oknie. Taki mam plan. Muszę to jeszcze rozrysować, jak będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Jesteśmy w ostatnim pomieszczeniu, którego jeszcze nie widzieliście, a to nie dlatego, że było nieskończone, tylko ono tak, wiecie, trochę ewoluowało. Jest to pokój naszej najstarszej córki, więc ona miała bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten pokój. Naszą wycieczkę zaczniemy od tego miejsca, bo to jest chyba najfajniejszy element tego pokoju, który był przez długi czas problematyczny i zastanawialiśmy się, czy w ogóle to zrobić, czy się w to bawić, bo to jest łóżko Julki, które umieściliśmy we wnęce okiennej. I to jest ten wykurz zaraz nad wejściem do naszego domu. I troszeczkę się obawialiśmy, czy nie będzie tam trochę za chłodno, ale Julka powiedziała, że ona chce i że warto byłoby spróbować. Więc po pierwszym roku naszej zimy, gdzie jeszcze ta elewacja była nieocieplana, było ok. Więc poszliśmy w to już tak na 100% i możecie zobaczyć, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. To jest łóżko kontynentalne, które wstawiliśmy we wnękę. Resztę obudowaliśmy pod wymiar, żeby to zajmowało całą tą przestrzeń. Mamy tutaj panele tapicerowane. To są gotowce. Tak naprawdę możecie to kupić w każdym markecie. Czy w Leroy, czy w Castoramie, czy w Obi. To jest wszędzie. No, trzeba było jeden panel trochę przyciąć, no bo wszystko się idealnie nie spasuje, a ściany nie przesuniemy. Julka ma tutaj też półkę. Tu wykorzystaliśmy też listy obłogowane, czy te panele obłogowane, które stosowaliśmy też przy schodach na poddasze. Ma taką małą półeczkę, ma gniazdko, lampkę do czytania, może się zasunąć.
Zapewnić się będzie coraz częściej zdarzało i będzie się zamykać w pokoju. Na razie bardzo intensywnie z tego nie korzystam, ale zdaję sobie sprawę, że to pewnie nadejdzie. Oczywiście cały pokój był skuty, wytynkowany, przemalowany, zresztą widzieliście, tu było naprawdę kupę pracy, bo w tamtym rogu na suficie było mega odtwarzanie od sufitu i wielką dziurę na suficie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam powyżej znajdował się zasobnik otwarte, nie, zasobnik, no tak wróć, otwarte naczynie wyrównawcze i ono wyciekało i podciekało i widzicie, to wszystko wzięło i od tej wilgoci odpadło. Norbert, jak widzicie, topił tam już siatkę i zaciąga knaufem, czyli tynkiem gipsowym. Także roboty było naprawdę sporo. Ale wydaje mi się, że jest fajny. Przede wszystkim te pomieszczenia w naszym domu są mega słoneczne, co jest też bardzo dużą odmianą od naszego starego domu, gdzie było bardzo ciemno. A tutaj, gdzie nie spojrzycie, jest po prostu super jasno. Funkcjonalnie pokój da się zmieniać. Biurko teraz stoi tu, jakiś czas temu stało tutaj. A pewnie za jakiś czas będzie stało zupełnie gdzieś indziej. Wszystko to zostawiamy do wyboru dla Julki, żeby mogła sobie gdzieś tą przestrzeń sama kreować, sama sobie ją ustawiać. Ona jest bardzo kreatywna, lubi malować, lubi rysować. Zresztą widać po jej biurku. Właśnie, chciałam powiedzieć też jedną rzecz. Ja tu nie specjalnie stylizowałam tego pokoju, no bo to jest jej pokój. Chciałam, żebyście zobaczyli to tak, jak wygląda, jak ona z tego korzysta. Nic nie jest, wiecie, takie ozdobione niepotrzebnie. Julka bardzo lubi rysować, więc ma tutaj miejsce do pracy. Szafę to jest zwykła szafa z Ikei. Jedynym naszym takim upgrade'em są uchwyty książniczkowe, jak to nazywamy, książniczkowe. To są w ogóle fajna sprawa, bo znalazłam te uchwyty w Netciaku, czyli w sklepie Netto. Jeszcze jak nawet nie mieliśmy kupionego domu, ale tak mi się spodobało, że kiedyś je wykorzystam i gdzieś na pewno się przydadzą. I rzeczywiście stawiliśmy je tutaj. One nawiązują do żyrandola, który jest w ulubionych kolorach nastolatek, czyli w czarnym. Dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie zawiodło Was to ostatnie pomieszczenie u nas w domu i że będziecie nas oglądać. Mam jeszcze Wam mnóstwo do pokazania, mnóstwo do zrobienia i na pewno nie powinniście się z nami nudzić, więc do zobaczenia następnym razem. Pa!